Dzień dobry, witam na kanale Poradnik Handlowca i zapraszam na bardzo ciekawy odcinek dotyczący kupowania, sprzedawania przez Kup Teraz. Czy ta opcja jest bezpieczna, czy nie jest bezpieczna, co ja o tym myślę, jak to wygląda i co powie na ten temat osoba, która coś tam na ten temat Vintedu wie. Od razu na samym początku zaznaczę, że ja głównie korzystam z opcji Kup Teraz, nie bawię się w jakieś inne rzeczy, czasem jakąś tam sprzedaż przekieruję przez Kup Teraz, czasem ktoś mnie poprosi o przelew, bo nie ma możliwości, albo nie umie, albo coś tam, więc się zgadzam, żeby tutaj oczywiście łapać jak najwięcej klientów. Natomiast standardowa opcja Kup Teraz, no to jest coś, co po prostu klienci u mnie wybierają najczęściej. Myślę, że 99% przypadków, więc całkiem sporo. Jak to z tą opcją jest? Czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. Sprawa tutaj różnie wygląda, szczerze mówiąc. Natomiast w tym momencie, jak nie wiem, ktoś dzisiaj sobie zadaje to pytanie, to można śmiało powiedzieć, że kupowanie i sprzedawanie przez Kup Teraz jest bezpieczne. Oczywiście nie było tak zawsze, ze względu na to, że nie było pewnego mechanizmu, o którym zaraz powiem. Natomiast w tym momencie, moim zdaniem, jest już całkiem w porządku, fajnie tutaj Vinted się tą sprawą zajęło. Jeśli nie oglądaliście filmu o aktualizacji, która wyszła 10 października bodajże, no to polecam sobie zobaczyć, bo tam mówię właśnie krótko o takiej rzeczy, która nazywa się mechanizmem zwrotów tak naprawdę. Został wprowadzony taki mechanizm zwrotów, który zabezpiecza sprzedającego, no bo kupujący mniej więcej zawsze był bezpieczny ze względu na ochronę Vinted, czyli tą opłatę, którą gdzieś tam wdraża. Te pieniądze nie trafiają bezpośrednio do sprzedawcy, tylko na wirtualny portfel, dzięki czemu w razie jakiejś nieścisłości kupujący mógł zgłosić spór i odzyskać pieniądze. Problemy pojawiały się w drugą stronę, kiedy kupujący tutaj wyłudzali przedmioty, wyłudzali je w taki sposób, że po prostu zamawiali drogie na przykład przedmioty, zgłaszali spór i na samym końcu Vinted nie miał tutaj żadnego takiego mechanizmu, który kazałby kupującemu zwrócić przedmiot. Jeśli na przykład przedmiot został uznany za podróbkę, czy jakiś tam inny błahy nawet problem, to kupujący dostawał zwrot pieniędzy, a nie musiał odsyłać przedmiotu. No i oczywiście tutaj nie muszę nic mówić, że nie było to dosyć fajne, no bo jak się tam sprzeda rzecz za dychę czy za dwie dychy, no to jeszcze można machnąć ręką, ale niektórzy sprzedają jakieś buty, jakieś rzeczy markowe albo bardziej wartościowe po, nie wiem, 100, 200, 500 zł, no to w takim przypadku już jest duży problem. No ale na szczęście w tej najnowszej aktualizacji, która właśnie weszła teraz w październiku, mamy już ten temat rozwiązany. Oczywiście pomijam wszystkie kwestie jakichś oszustw na wyłudzanie maila czy tam innych danych, bo no to jest sprawa oczywista, tak? To nie jest tak, że Kup Teraz jest bezpieczne albo że nie jest bezpieczne, tylko zawsze musimy uważać, zawsze musimy być czujni. Jak dokonujemy płatności, jak robimy coś, nie wiem, nawet setny raz, to i tak warto spojrzeć, czy to wszystko się zgadza, czy kwota się zgadza, czy dane się zgadzają. Czy ktoś nas w jakiś sposób nie oszukuje, bądź też nie chce oszukać. Jeśli nie jesteście pewni, zawsze też możecie napisać do mnie. Ja zawsze mam czas, no to tam mogę Wam odpisać, że nie wchodź w to oszustwo. Z reguły, jak jakieś linki czy coś, czy jakieś dane Was proszą, to na 99% jest oszustwo, bo nikt normalny właśnie z takiej opcji nie korzysta. Dobra, no ale co takiego się stało, że teraz niby to kupowanie i sprzedawanie jest już, powiedzmy, całkowicie bezpieczne, tak? Chociaż nie ma czegoś takiego jak całkowicie bezpiecznie, no bo mówię tak jak teraz, że trzeba i tak uważać. Vinted wprowadziło tak zwany właśnie mechanizm zwrotów. Działa on w ten sposób, że jeśli kupujący zgłosi spór, czyli coś tam się nie zgadza z przedmiotem, to kupujący w swoim jakby tym okienku czatu ma możliwość tam oczywiście się wypowiedzieć w tym sporze, ma możliwość się skontaktować z Vinted, ale ma też możliwość zażądać zwrotu przedmiotu. I to jest bardzo fajne, bo kupujący wtedy musi odesłać przedmiot w ciągu 2 dni. Co by się stało, gdyby po prostu nie odesłał tego przedmiotu? W takim wypadku do sprzedającego trafiłaby kwota za ten przedmiot, a kupujący no już wtedy by nie musiał odsyłać tego przedmiotu, no bo pieniądze już by do niego nie wróciły. Istnieją potem jakieś tam możliwości, żeby się jeszcze dogadać i tak dalej, no ale z racji tego, że jest to raczej problematyczny temat, jakichś sporów, jakichś nie do końca zgadzających się rzeczy, no to wiadomo, że z tym dogadywaniem jest różnie. Ja swoje, ktoś swoje, Vinted jeszcze coś innego, więc generalnie dogadać się czasem można, czasem nie można. Natomiast sam ten mechanizm zwrotów działa właśnie w taki sposób, że sprzedający mogą się w końcu poczuć bezpiecznie, bo gdyby się okazało, że coś tam jest nie tak, to albo można spróbować się dogadać,
albo bezpośrednio od razu kliknąć ten przycisk, chcę otrzymać przedmiot. To jest oczywiście też dobra opcja dla tych, którzy nie wiem, tam faktycznie się chcą dogadać z kupującymi, jak ktoś coś kupił, coś komuś ktoś nie pasuje i ja załóżmy nie mam z tym problemu, że kupujący będzie mi to mógł zwrócić, to możecie śmiało teraz pisać kupującym, to niech pani zgłosi spór, a ja sobie kliknę, że chcę otrzymać przedmiot z powrotem, wtedy z pieniędzy kupującego, z tych pieniędzy, które tam czekają sobie w oczekujących, opłacana jest etykieta zwrotna. I tutaj w zależności od jakiego punktu, który tam wybierze kupujący, no to tyle ta etykieta kosztuje. Więc sprzedawcy za tą etykietę nie płacą. Koszt takiego zwrotu pokrywa kupujący. To też oczywiście zniechęca potencjalnych oszustów, no bo w tym momencie już nie ma tak łatwo. Po prostu taki oszust najzwyczajniej w świecie straci te pieniądze, bądź też straci mnóstwo czasu i straci i tak jakąś tam część pieniędzy, którą musiał właśnie opłacić tą etykietę zwrotną. Kiedyś tego nie było, więc tutaj temat nie był aż taki przyjemny. Ja osobiście unikałem handlowania rzeczami takimi bardziej wartościowymi, choć i tak mam dosyć duże zaufanie do osób i tak dosyć potrafię wyczuć, czy jakiś klient jest po prostu klientem, czy jakimś oszustem, to tak czy inaczej gdzieś tam omijałem to wszystko. W tym momencie nie mam już większego problemu z takimi rzeczami. Ja akurat nie sprzedaję jakoś super drogich rzeczy, natomiast wiem, że wy sprzedajecie i tutaj w tym przypadku możecie już się poczuć, że tak powiem, bezpiecznie. Jeśli chodzi o jeszcze taką jedną sytuację, no to tutaj warto uważać na rzeczy markowe jedynie co, bo wiem, że są jeszcze tego typu oszuści, którzy naprawdę idą kilka kroków dalej i wymyślają naprawdę przeróżne sposoby na oszustwa i na przykład zamawiają podróbkę danej rzeczy, tak? Czyli na przykład sprzedaje kurtkę z Adidasa, ktoś sobie zamówi podróbkę kurtki z Adidasa i po prostu w tym momencie, kiedy ty zażądasz zwrotu, on ci da tą podróbkę. Więc jest jeszcze szansa jakaś tam malutka na to, że ktoś naprawdę będzie mocno kombinował, ale to już mówimy o takich naprawdę hardkorowych przypadkach, gdzie ktoś, no nie wiem, będzie miał tą samą rzecz, którą ty masz i musiałbyś jeszcze tego nie zauważyć. Dlatego, jeśli tutaj taki przedmiot do was wróci za pomocą tego mechanizmu zwrotu, to sprawdźcie jeszcze raz, czy przedmiot na pewno jest taki, jaki był przed wysłaniem, czy nie jest uszkodzony. Bo jeśli by się wydarzyło, że kupujący odeśle wam ten przedmiot i on okaże się uszkodzony, no to znowu możecie napisać do Vinted i znowu może być sprawa rozpatrzona na waszą korzyść, czyli że pieniądze po prostu z tych oczekujących zostaną przelane do waszego portfela. Czy jest jakaś inna jeszcze obawa w związku z kupowaniem czy sprzedawaniem przez Kupteraz? Myślę, że nie. Jakby się tak bardziej zastanowić, to nie ma nic specjalnego, nie ma tam już zbytnio innej opcji, żeby oszukać. Wszystko po prostu dzieje się za pośrednictwem aplikacji, za pomocą tych mechanizmów, które zostały stworzone, no żeby ludzie mogli gdzieś tam sobie kupować i sprzedawać. Dlatego myślę, że bez problemu, bez obawy możesz teraz i kupować i sprzedawać na Vinted. Jeśli, nie wiem, wcześniej, do tej pory bałeś się, że coś tam jest nie tak, to możesz być spokojny. Co bym wam tutaj jeszcze radził, bo generalnie ten temat mechanizmów zwrotu jest różny. Ja z tego szczerze mówiąc rzadko korzystałem do tej pory, bo zostało to wprowadzone niedawno. Dlatego jeśli kogoś ciekawi naprawdę ten temat, polecam sobie zajrzeć do regulaminu Vinted. Tam jest dosłownie kilka punktów na temat tej wysyłki. Będziecie mogli sobie przeczytać, w jakich przypadkach można te przedmioty zwracać, w jakich przypadkach można zgłaszać spór, w jakich przypadkach spór jest rozstrzygany na daną stronę. Racja przyznawana jest danej stronie. Dlatego warto sobie to sprawdzić, szczególnie jeśli akurat, nie wiem, jesteś osobą, która ma trochę więcej tych zwrotów, trochę więcej ma jakichś tam problemów z tymi klientami. No bo ja mówię, ja akurat nie mam. Piszę dokładne opisy, tworzę dobre ogłoszenia, wszystko jest przedstawione, opisane, więc ciężko tutaj nawet, żeby ktoś próbował w jakiś sposób mnie oszukać, czy tam zmarnować mi czas poprzez jakieś zwroty, czy coś. Natomiast wiem, że niektórzy z was mają takie sytuacje, dlatego od dzisiaj możecie już spać spokojnie. Oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam do obejrzenia innych filmów. Tyle, powodzenia w sprzedaży, cześć!